Siemano, z tej strony Kosiorski. Zaprezentuję Wam dzisiaj Pride, Staked, Eva King, Evency, LR, Vegetom, a właściwie jaki team można na niego użyć, ponieważ zwiększyli teraz szansę na drop, bonus po prostu, bonusowy drop możemy mieć za użycie kart z kategorii Goku Family i na tym się tylko dzisiaj skupię, ponieważ cały evencik już opisywałem. Jeżeli wpiszecie w Dokkan, w internet, YouTube, termowy LR Vegeta, teamy, poranik event, Pride Striked, Avaking na pewno Wam wyskoczy. Czyli tak, ogólnie przeciwnik jest tylko intem, najlepiej używać fizycznych kart, no ale tak naprawdę darmowe karty niektóre są teraz tak mocne, że nie trzeba się skupiać tylko i wyłącznie na fizycznych. Jeżeli chcemy dodatkowy drop, no to najważniejsza zasada, najważniejsza rzecz. Używamy tu kart tylko, które dropem z eventów, na przykład Story, Strike, Dokkan Event, Special Event i Limit Event. Nie możemy używać kart, które się zdobywa za kamienie lub kupuje w Baba Shopie i tym podobne. Ogólnie dlaczego warto go teraz robić? Dlatego warto go teraz robić, ponieważ mamy specjalną celebrację aż do 6 stycznia. I jeżeli zrobimy go na super atak 20, dostajemy Elder Kai, jak my zrobimy hidden potencjał na 100%, dostajemy całkiem spory, prawie że całkowity zwrot orbów, dostajemy Dragonstone za zrobienie tej LR-ki, dlatego polecam od razu na początku wyfarmić mu super atak 10 na 10, zrobić go na LR i potem możecie użyć Elder Kai, jak się nie chcecie męczyć. Jeżeli chcecie się jeszcze męczyć, bo aż 777 medali trzeba mu złapać, możecie zrobić drugiego od zera, też na 10 na 10 super ataku i potem jak będzie miał jeden i drugi 10 na 20 super atak, dać jednego w drugiego i dopiero wtedy hidden potencjał dać. I odblokujcie hidden potencjał na samym poziomie, na samym początku, jak jest na poziomie SSR, UR, tak? Taki bez medali dokonowany jeszcze. I tak jak mówiłem, to już wszystko opisywałem, tylko Wam pokażę. Tu teraz naprawdę nie umiem się wysłowić. Mamy świetne darmowe karty, które przechodzą ten event praktycznie same. Przykład Goku, LR, Arial, no ona taki damage ta karta potrafi zbić, że tu prawie nikt nie jest więcej potrzebny. Ale jeżeli chcemy skorzystać z dropu bonusowego, to możemy sobie chociażby zobaczyć na taką rozpiskę przez Main DLX Reddita, który zrobił coś takiego. Po lewej mamy bonusowe, znaczy przykładowy team i postacie z Goku Family, po prawej Goku Vegeta Family, żeby zwiększyć drop właśnie Goku Family na Vegeta, LR Vegety, a Vegeta Family na LR Goku, o którym też zaraz powiem. Więc zobaczcie, coś takiego. LR-ki dają większą szansę na drop niż zwykłe postacie, więc to też warto mieć na uwadze. Ten chyba nie jest dostępny tak w ogóle, ale ogólnie coś takiego złożyć. No nawet chociażby go wybrać, go na lidera po całkowitym ESA i już macie naprawdę łatwy event, pomimo że on jest techiem. No dobra, może nie łatwo, bo tech jednak troszeczkę jest słaby, ale wybrać kogoś innego na telepam, na lidera, nawet właśnie tą gościówę, czy kogoś fizycznych, kogo tu mamy fajnych. No coś tam można, tak? Nawet tego, chociaż no, dużego bonusu nie będzie miał, ale coś tam można pokombinować. Te karty, no to wszystko to są z eventów, tylko te można używać. Goku Family zwiększa drop, czyli to też właśnie, no na przykład on jest mega dobrą opcją, żeby tu go użyć po ESA. O nim to jest w ogóle podstawa, on jest mega dobrym liderem. Mega karta, tego to jeżeli nie macie, to polecam zrobić. Nawet użyć kamienie za story i w ogóle, żeby go zrobić, bo jest to użyteczna bardzo postać. Ja go używam w kategoriach Goku Family czy Kameha cały czas. Jest to super postać, która naprawdę w najlepszych teamach znajduje zastosowanie. Goku Family, tam gdzie są te postacie, on jest mega świetny. Milion sam umie ubić, jeszcze innych supportuje. A ta pan też jest świetna. No i co? No i właśnie to jest też dobry moment, bo jest dostępny ten LR Goku Event i używamy tutaj kart z kategorii Vegeta Family, żeby mieć większą szansę na drop, ale tutaj nie dostajemy już bonusu za to, że zrobimy LR Goku. Ogólnie fajna opcja, fajnie, że coś takiego darmowego można dostać i tyle. Także ten filmik był takim krótkim przypomnieniem o troszeczkę informacjach na temat tych eventów i życzę Wam powodzenia. Jeżeli coś jest niejasne, to polecam obejrzeć poprzedni filmik, tak jak mówiłem, darmowe LR Vegeta, jak jeszcze coś jest niejasne, to piszcie komentarze. Tak, także życzę miłego dnia i trzymajcie się. Elo.